pudełko stało około 1 tygodnia, no bo niestety nie było kiedy za to się wziąć, ale już odkrywamy jego tajemnicę. Trochę wypełniacza. O, i tu będzie ciekawostka. Sadzonki. Oj. Sadzonki Paulowni Tomentosa. To jeszcze jest zupełnie coś innego, bo to jest gatunek pierwotny, trochę taki. No i one są w doniczkach. Normalnie. Z tym, że mają takie przekładki. Tutaj, gdzie prawdopodobnie jest łodyga rośliny. Ale to zaraz się tym zajmiemy. Tutaj jest kolejne. No i to jest to coś, o czym będę mówił w przyszłości. Czyli to jest ta inna trójca. I też jest podobnie spakowane. Trochę wypełniaczy. Sadzonki Z07. Śliczna sprawa. Do tego jeszcze. To będzie prawdopodobnie przyszły hit, bo to jest tetraploid, więc to, co wspomniałem wcześniej, że w zasadzie rzecz raczej niespotykana nawet w Europie, co też mnie bardzo skusiło na zakup właśnie u tego kogoś, no bo tego po prostu nie ma. No i tu kolejne. I zaraz spróbujemy się do tego dostać. Pokażę Państwu, jak to wygląda. No to jest drobna niespodzianka, bo spodziewałem się odrobinę czegoś innego. Może nie tyle innego, co w innym wydaniu. Tak wygląda Z07. I uwaga. Pyk. Myślałem, że jest po prostu obcięty, tak jak widziałem wcześniej na fotkach. A to po prostu sobie rośnie, ale stąd ta druga doniczka. Tak to po prostu było, spakowane. Więc fajna sprawa, bo będzie sobie mogło od razu rosnąć. No, są też rośliny w postaci, której się spodziewałem najbardziej. Czyli obcięta łodyga, obcięty pień, jak widać nawet dwukrotnie. No i wybija się już młoda roślinka. No i tak rozpakowuję już kilka minut, bo są popakowane wściekle, ale to bardzo dobrze, bo przynajmniej wiem, że z tego, co już rozpakowałem, że wszystkie są ok, ziemia się zachowała, nic nigdzie się nie powysypywało. No trzeba temu trochę czasu poświęcić. I jeszcze pozostały mi dwie paczki i zaraz wracam. Uff, udało się rozpakować. Oczywiście karp nie dotykałem, nie rozpakowywałem później. Zostały tak jak pierwotnie, bo one będą do wysadzenia dopiero za kilka dni. Natomiast doniczki wszystkie rozpakowałem i powiem szczerze, że szlak mnie trafił, jak one były dobrze zapakowane. Życzę każdemu, żeby dostał w ten sposób zapakowane rzeczy, bo no, wszystko przyjechało tak, jak powinno przyjechać. Nigdzie ziemia się nie wysypała, wszystkie sadzonki są w całości. Niektóre tam, powiedzmy, troszeczkę zmarniały, ale to moja wina, bo pozwoliłem im siedzieć prawie tydzień w tym kartonie. No i tak to właśnie wygląda. Wszystkie zaraz znajdą się w terrarium, co też zaraz pokażę. No i będą czekały przez najbliższe 2 tygodnie, żeby je wysadzić dopiero do gruntu po 15 maja. A na dzisiaj to... Nie, jeszcze nie na dzisiaj. Dzisiaj jeszcze będzie pokazane terrarium, więc za chwilę wracamy. No i już jesteśmy w terrarium. Tak jak widać, wstawiłem je do kuwet po 5 sztuk, tak jak są odmianami podzielone. Mamy sobie termometr, ten co zawsze tutaj używam. 24,5 stopnia do 27 temperatura się waha w zależności od pory dnia lub nocy. Obok jest jeszcze taki jeden wynalazek, który
stoi tu dodatkowo przykryty, o już pokazuję palcem, o to, 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 ta kuweta. Tutaj są dynie bezłuskowe. To mamy jedną część, na drugim pięterku mamy kolejną część, o tutaj, tam na końcu, tutaj jeszcze jakieś takie z poprzedniego roku próbują kiełkować, trochę z opóźnieniem, troszkę już rośnie, a resztę terrarium kiedyś w przyszłości pokażę. Zaraz jeszcze pokażę, jak zachowują się nasiona. A tutaj mamy nasiona. Chciałem zobaczyć, jak się to będzie zachowywało. Są nasiona właśnie tych trzech podstawowych odmian, które na rynku środkowoeuropejskim i wschodnim najbardziej się nadają. Wysiane 26 kwietnia, więc niedawno. Ale jeżeli już ktoś wie, o co chodzi, to dokładnie widać, jak z tych drobinek zaczynają same nasionka już pęcznieć. Pierwotnie trudno dostrzec samo nawet ziarenko, chociaż tutaj trudno jest na takim miejscu ustawić ostrość. Coś z tym robić. O, dokładnie widać, że teraz te ziarenka, te same nasionka spęczniały, bo w pierwotnym wydaniu, jak one są suche, są tak maleńkie, że trudno je w ogóle dostrzec. Za kilka dni powinny zacząć kiełkować i wówczas je Państwu pokażę. Jeszcze odrobina informacji na temat karp. Dlaczego karpy? Ano dlatego, że mamy załatwione w pewnym sensie cięcie techniczne i w zasadzie po posadzeniu w takiej postaci nie musimy już nic robić, tylko czekać i pielęgnować ten cały wzrost. Za chwilę je zasypię w pudełku tą ziemią, która jest przygotowana w wiaderku, no bo one jeszcze muszą sobie postać chwilę, dlatego że pole nie jest do końca jeszcze przygotowane. Przyjedzie niedługo kultywator i wyrównamy całość po oraniu zimowym. A teraz jeszcze powiem odrobinę o samych cenach. Jeżeli chodzi o karpy, to ceny wahały się od 30 do 50 zł, w zależności od rodzaju i wielkości. Natomiast te doniczkowane sadzonki, to tu w zależności od tego, jaka odmiana, no rozbieżności są na poziomie 10 zł raptem, albo aż. Od 39 do 28 gdzieś tak mniej więcej jest najtańsze, czyli za taką powiedzmy normalną tomentosa, która jest jak gdyby gatunkiem pierwotnym, jak wspominałem wcześniej, w granicach 28-30 zł, aż do około 40 zł za te nowe odmiany, czyli FTE czy tetraploid. No to tetraploid to tak mogę powiedzieć tylko tyle, że to taka tomentosa na sterydach.